Przyjaciele, jestem tutaj dlatego, że mam dla was dobrą nowinę. Ta dobra nowina jest dla każdego, nie dla wybrańców, ale dla każdego. Ta dobra nowina mówi o tym, że Jezus 2000 lat temu oddał za was życie na krzyżu, po to, żebyście mogli żyć, po to, żebyście mogli być zdrowi, po to, żebyście mogli być szczęśliwi, po to, żebyście mogli być pełni. To nieprawda, że nie możecie tacy być. Możecie tacy być, jeśli przyjmiecie Jezusa do swojego serca. Jeśli ustami wyznacie, że Jezus jest waszym Panem i uwierzycie w sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, kiedy umarł na krzyżu za wszystkie grzechy, które popełniliście, popełniacie i popełnicie. To jest prostota Ewangelii. Jezus umarł za was na krzyżu, a potem zmartwychwstał po trzech dniach. Ukazał się potem wielu i wstąpił do nieba. Jeśli tą prawdę przyjmiesz do swojego serca, będziesz zbawiony, będziesz żyć wiecznie i będziesz z Bogiem mógł wszystko zrobić. Ja o tym dowiedziałam się dosyć późno, bo w 38 roku swojego życia, w swoim życiu 38-letnim miałam wszystko. Wyszłam bardzo dobrze za mąż, szczęśliwie, tak mi się wydawało. Miałam dwoje dzieci, mam dwoje dzieci, urodziłam szczęśliwie, zdrowe dzieci. Zbudowałam dom, miałam samochód, miałam pracę dobrą, super wykształcenie, ale wieczorami do poduszki płakałam, dlatego że wewnątrz siebie czułam się niespełniona. Czułam pustkę, czułam się niekochana. Przez 38 lat biegłam za akceptacją ludzi. Ludzi. Chciałam się podobać ludziom, chciałam być zaakceptowana przez ludzi. Chciałam, by ludzie mnie kochali, goniłam za tą miłością. Do niczego mnie to nie doprowadziło. Doprowadziło mnie to do frustracji. Na pozór szczęśliwa, dobrze wykształcona, z pieniędzmi, ale wieczorami byłam pusta. Pusta jak bęben. W 2012 roku nawrócił się mój mąż, ale ja się przyglądałam, dlatego że znałam złego Boga, zły obraz Boga z Kościoła katolickiego, który wmówił mi, że Bóg to jest jakiś chimeryczna postać, która ciągle się gniewa, ciągle go trzeba za coś przepraszać. Nie chciałam takiego Boga. Byłam obrażona, nie chciałam go przyjąć. Ale w życiu mojego męża, po nawróceniu się, po przyjęciu Jezusa, zaszły tak wielkie zmiany. Całe życie jego się zmieniło, że pociągnęło mnie to do zastanowienia się, czy ja na pewno znam żywego Boga, czy to jest dobry obraz Boga, który znam. I dowiedziałam się pewnego dnia, kiedy zawołałam: Boże, ja nie chcę już żyć takim życiem. Nie chcę smutku, nie chcę gonić za miłością ludzką, nie chcę rozczarowań. Chcę być pełna, chcę Ciebie poznać. Przyjdź do mnie. Nawróciłam się na nabożeństwie w naszym kościele, w Kościele Mocy. A poszłam tam tylko po to, żeby zobaczyć, kim są ci ludzie. Tam poznałam Boga, poznałam tamtego dnia, 18 grudnia 2016 roku, prawdziwego Boga, który wypełnił mnie, który pokazał mi, że mogę mieć wszystko w Nim, bo tylko w Nim jest życie. Poza Jezusem jest śmierć. Dlatego dzisiaj namawiam Cię, abyś przyjął Boga do swojego serca, przyjął Jezusa do swojego serca. Wyznał ustami, że jest Twoim Panem i Zbawicielem. I w sercu swym uwierzył, że na krzyżu 2000 lat temu zrobił wszystko. Nie wystarczą Ci pieniądze, nie wystarczą Ci dobre uczynki, nie wystarczą Ci Twoje własne starania. Musisz żyć z Bogiem, żeby prawdziwie żyć, bo tylko w Bogu jest prawdziwe życie. Poza Jezusem nie ma nic, jest pustka. Przyjmij Jezusa dzisiaj, dlatego że wszystko jest dostępne już dziś dla Ciebie. Amen.